Witajcie bracia i siostry, nazywam się Krzysztof, przyjechałem do was z Łodzi, mam dopiero 20 lat. Mimo, że mam dopiero 20 lat, mimo młodego wieku, spore przeżycia mam za sobą, te złe, jak i później po poznaniu Pana, te dobre. Od czego zacząć? Może zacznę od tego, że pochodzę z rodziny tak zwanej wielodzietnej. W domu było nas 7 dzieci, wychowani tylko przez matkę. No i w naszym domu były ciągle jakieś konflikty, mama też zażywała alkohol. A wierzę w Jezusa, to się nawet nie słyszało, to było takie przelotne wspominanie. No cóż, no i wszystko powoli wiadomo, układało się mimo to, że było ciężko, bo wiadomo, bo to bieda, bo to tu, no bywało ciężko. Jednak okazało się, że nigdy nie było mi tak ciężko, jak po ukończeniu 18 lat. Niebawem po ukończeniu 18 lat moja mama popełniła samobójstwo, z czym strasznie się załamałem. Nie tylko ja, cała moja rodzina w sumie się załamała. Ja to wziąłem bardzo do siebie. Odrzuciłem wszystko, odrzuciłem ten świat. Nie chciałem mieć z niczym do czynienia, nie chciałem mieć... Czekałem tylko na ten dzień, kiedy przyjdzie na mnie kolej, bo nie widziałem już żadnego sensu. Dzień sięgałem po alkohol. Dni wolne od alkoholu zastępowały narkotyki. I tak straszałem się. Z dnia na dzień coraz bardziej, coraz niżej. Traciłem wszystko. Straciłem rodzinę. Straciłem bliskich przyjaciół. Był okres w moim życiu, że i dach nad głową straciłem. Byłem bezdomny. Później to wszystko zaczęło się jakoś prostować, mimo tego, że dalej piłem, dalej ćpałem. Jednak Bóg okazał mi łaskę dlatego, bo postawił na mojej drodze osobę, która dała mi mieszkanie, które mam do tej pory, chwała Mu za to. Ale Bóg nie poprzestał nas tym, Bóg chciał mi pomóc, ja tego wcześniej nie widziałem. I zaczęło się to tak, że postawił na mojej drodze pewną osobę, brata z naszego zboru, Mirka. Spotkałem go na jednej z ulic u nas w Łodzi. Głosił słowo, zapraszał na misję Nowa Nadzieja. Zawsze unikałem takiej organizacji, ale wtedy usłyszałem taki głos. No zawróć, podejdź do niego. Podeszłem i wcale tego nie żałuję. Brat mnie zaprosił na misję. Ku mojemu zaskoczeniu, to już po przyjściu na pierwszy raz na tą misję, ja czułem tą radość, czułem takie jakieś, nie wiem, w środku taką radość, to zaspokojenie takie. Ale jednocześnie czułem taki jakiś głód, że ja chcę wiedzieć więcej, chcę się bardziej przybliżyć. I tak zacząłem chodzić do zboru na spotkania, do nas, do kościoła zielonoświątkowego. Zacząłem jeździć do Konstantynowa na Dni Trzeźwości. No, zacząłem chodzić wszędzie tam, gdzie tylko usłyszałem o Panu. A im więcej udzielałem się, że tak powiem, duchowo, tym więcej się zmieniało w moim życiu. Czułem niesamowitą radość, którą czuję do tej pory. Kocham wszystkich ludzi, naprawdę. Gdy patrzę na obcego człowieka, ja widzę w nim miłość. Moje życie zaczyna się prostować. Pan dał mi pracę, co prawda na razie jest to dorywcza praca, ale ja wierzę, że Pan ma dla mnie plan. I naprawdę Pan prostuje nasze ścieżki, także moje prostuje i chwała Mu za to, niech będzie uwielbiony. Amen.